Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników konferencji Katolicy, a wojna i pokój. Jestem z Zaporoża, to jest wschodnia Ukraina, tam gdzie od 14 roku toczy się wojna. Nasza diecezja charkowska, zaporowska obejmuje tereny 7 wschodnich województw, w tym także Ługańska, Doniecka, dlatego część naszej diecezji była już sparaliżowana działaniami wojennymi w 14 roku. To, co przeżywamy od 24 lutego bieżącego roku, to jest eskalacja tego konfliktu wojennego, napaści Rosji na niezależne terytorium Ukrainy, na wolną Ukrainę. To jest połamanie wszelkich i międzynarodowych umów i podeptanie godności człowieka. To, co obserwujemy w ostatnim czasie, już 8 miesięcy. Właśnie wróciłem z Rzymu. Byliśmy u Ojca Świętego Franciszka razem z metropolitą Mieczysławem Mokrzyckim. Papież bardzo dokładnie jest informowany o tym, co się dzieje na Ukrainie, o wojnie, o tych frontach, o ludziach cierpiących. Był też jesienią kardynał Konrad Krajewski, który potem też dosyć dokładnie poinformował Ojca Świętego o tym, co zobaczył, co przeżył na linii frontu. I to, co powiedzieli mu kapłani. Bo ja też chciałbym podzielić się tym, co w czasie wojny, w czasie tej okupacji, bo część naszej diecezji jest pod okupacją, 80% terytorium naszego okręgu, to jest jeden z 7 okręgów dekanatów w naszej diecezji, to jest Zaporoski, 80% jest pod okupacją. Samo miasto jest jeszcze wolne. Mamy nadzieję, że nigdy nie zostanie zdobyte przez Rosjan, ale większa część naszego województwa cierpi okupację. I chciałem tu podkreślić wielką miłość Ojca Świętego, który przez te 8 lat udziela wszelakiej pomocy Ukrainie, nagłaśnia sprawę. Zresztą tak jak i telewizja Trwam, Radio Maryja, to są media, które pokazują prawdę, która czasami jest niewygodna dla krajów zachodnich, bo długi czas, w przeciągu tych 8 lat, niektóre zachodnie media milczały o konflikcie na wschodzie, o tej wojnie. Można było się dowiedzieć tylko w Radio Maryja, w telewizji Trwam, w Radio Watykańskim, które też regularnie przekazywało informacje z linii frontu i z tego terytorium, które walczy cały czas. W naszej diecezji część parafii jest pod okupacją. Nie ma tam szans, aby był kapłan rzymskokatolicki, dlatego że nasze obiekty sakralne i parafie są pod szczególnym, jak to mówią Rosjanie, prycelem, czyli celem dla rakiet i dla wojska rosyjskiego. Przykładem tego jest też zajęcie Mariupola. Dopiero po interwencji Stolicy Apostolskiej klasztor pauliński w Mariupolu został zwolniony. A tak tymczasowo było tam centrum Donieckiej Republiki Ludowej i wisiała flaga rosyjska na klasztorze paulińskim w Mariupolu. W tej chwili jest ten klasztor wolny, chociaż katolicy nie mają możliwości spotkania się, dlatego że miasto jest sparaliżowane okupacją. Bardzo chciałbym zaznaczyć wielką ofiarność, ofiarne, gorliwe trwanie w swoich parafiach, tam gdzie tylko jest to możliwe, tam gdzie okupanci nie wyrzucili naszych kapłanów. Oni pozostali, wszyscy zresztą kapłani i siostry zakonne, pragnęły pozostać na swoim miejscu. Tutaj dam przykład z ostatnich dni. Berdiańsk, też okupowany.
Tam służyli nasi bracia, redemptoryści obrządku wschodniego i oni byli, nie zważając na wielkie zagrożenie. I w ostatnim czasie utraciliśmy z nimi kontakt. Wyjaśniamy razem z nuncjaturą apostolską w Kijowie losy naszych braci kapłanów, redemptorystów, którzy tak ofiarnie służyli dla obu obrządków, i dla wschodniego, i dla zachodniego, narażając swoje życie. I w tej chwili nie wiemy dokładnie, gdzie są, co się z nimi dzieje. I tak mniej więcej wygląda obraz kapłana katolickiego na wschodzie, biskupów, którzy zostali w swoich diecezjach. Wspomnę chociażby w Odessie biskupa Stanisława razem z kapłanami, w Charkowie biskup Paweł i kapłani na swoich miejscach, tych parafiach, gdzie jest możliwe jeszcze niesienie bezpośredniej pomocy wiernym. Siostry zakonne i ci, którzy nie mogą być ze względu na to, że ich parafie są pod okupacją i okupanci nie wyrażają zgody na ich służbę na miejscu. Kapłani i siostry zakonne pomagają swoim wiernym, którzy też powyjeżdżali, znaleźć jakieś lokum, znaleźć kapłana, który by ich wyspowiadał. Organizują pomoc humanitarną dla tych terenów. A więc ta praca duszpasterska i opieka duszpasterska nad ludnością, która cierpi w czasie wojny, jest opieką sprawowaną w ciągu dnia i nocy. Można zobaczyć kapłana, który przemieszcza się wiele set kilometrów, aby odnaleźć ludzi, którzy potrzebują pomocy, którzy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, żeby kupić leki, żeby przewieźć do szpitala, żeby w Polsce też umówić się na wizytę u lekarza i przynieść pomoc tym, którzy ucierpieli w czasie ostrzału tych terytoriów na wschodniej Ukrainie. A więc wielka, gorliwa, wierna służba Kościołowi. I tutaj jakby ktoś właśnie chciał popatrzeć na życie kapłańskie, jak ono wygląda, czym jest kapłaństwo, to można dać ten obraz, pokazać kapłana ze wschodniej Ukrainy, zakonnika diecezjalnego, wiele różnych zgromadzeń, siostrę zakonną, osoby konsekrowane, wolontariusze, parafianie. Wszyscy są jak jedna rodzina i starają się ratować wszystkich, kogo tylko się da. Właśnie Kościół katolicki piękny jest tym, że niesiemy pomoc ludziom, nie zważając nawet na ich przynależność kulturową, nacjonalną czy religijną. Pamiętam, jak w 16 roku Ojciec Święty Franciszek zorganizował pomoc dla Kościoła w Ukrainie. Ta pomoc miała nazwę Papa dla Ukrainy i prosił Ojciec Święty, abym, bo byłem wtedy odpowiedzialny za tę pomoc, abym rozdawał pomoc wszystkim, nie zważając na to, kto jest jakiego wyznania, kto posługuje się jakim językiem, żebym wynajdywał najbardziej potrzebujących i przekazywał im pomoc, której bardzo potrzebują. I taki jest właśnie charakter kapłańskiego posługiwania, że w naszych parafiach katolickich pomoc otrzymują ci, którzy się zgłaszają. Nawet jeżeli jest to ateista, poszukujący Boga, ale jest w bardzo wielkiej potrzebie, traktujemy go jak rodzonego brata, któremu trzeba pomóc, trzeba go gdzieś odwieźć, trzeba mu załatwić jakieś lekarstwa, dać mu pociechę duchową, modlić się za niego. I taka piękna służba jest charakterystyczna dla wszystkich kapłanów, którzy tam zostali. I sądzę, że również każdy z kapłanów, którzy są w Polsce, w naszych diecezjach, czy to zakonni, czy diecezjalni, czy zakonnicy, zakonnice, jeżeli znaleźli się by na naszym miejscu, oni by też w taki sposób służyli. Dlatego, że tak jesteśmy nauczeni w Kościele, tak jesteśmy nauczeni w naszych domach,
Nas do kapłaństwa przygotowywały rodziny, w których modliliśmy się, wzrastaliśmy. I tam można powiedzieć, że te nauki mamy, taty były pierwszymi konferencjami duchowymi, przygotowującymi nas do kapłaństwa czy do zakonu. I dlatego też ta posługa kapłańska w tym trudnym czasie, a w szczególności naszych rodaków, Polaków, którzy kiedyś przyjechali na Ukrainę, zostawiając swój kraj, swoje parafie, zorganizowali życie parafialne, wybudowali kościół. Też tu trzeba podziękować za ofiary, które Polska składa we wszelakiej formie na rzecz Ukrainy i tych krajów na wschodzie, które po rozpadzie Związku Radzieckiego odzyskały swoją niezależność. A więc kościół na tych terenach Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kazachstanu i innych krajów podniósł się przede wszystkim dzięki wielkiej pracy i ofiarności polskich kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych. Pamiętam, kiedyś spotkałem w Doniecku świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przyleciał tam na jakieś spotkanie i przywitało go kilku kapłanów, sióstr zakonnych z Polski. I on mówi, gdzie bym nie poleciał, do jakiego kraju, nawet najbardziej egzotycznego, spotkają mnie polscy księża. I mówi, najlepsze, co Polska ma, to właśnie jest kapłaństwo, siostry zakonne, które wiozą mocną wiarę i to wielkie przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji, do tej tradycji i do tych korzeni, z których wyrosła kultura europejska. I tutaj widzimy w czasie tej wojny tę ofiarną służbę pełną poświęcenia i biskupów, i kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych, którzy naprawdę w sensie dosłownym oddają wszystko. Tak jak czytamy czasami w biografii, w życiorysach świętych, że oddał nawet swoje łóżko w czasie pandemii, jakiejś epidemii dla chorych. I tak postępują nasi kapłani i siostry zakonne, że to, czym dysponują, ono służy biednym. Gdzie by nie pojechać, do jakiej parafii, ja patrzę, tam jakieś pudełka stoją i kapłani i siostry zakonne rozdają komuś leki, komuś konserwę, komuś załatwiają jakąś pomoc innego rodzaju, a więc ciągle dbają o tych ludzi, tak jakby to byli ich rodzeni bracia, rodzony brat, rodzona siostra, najbliższa rodzina. Takie jest właśnie kapłaństwo. I ta wojna pokazuje nam, jakie kapłaństwo i powołanie, jakie jest piękne. W tym czasie, kiedy ktoś tam próbuje coś nawet pokazywać, jakiś błąd czy coś nieładnego, Bóg pokazuje nam, jakie jest prawdziwe oblicze Kościoła, jakie jest prawdziwe oblicze kapłana, osoby duchownej, osoby poświęconej Bogu, zakonnika, że to jest serce żyjące dla ludzi. I tu chciałbym też podziękować za ofiary z Polski, za tę pomoc humanitarną, za przyjęcie milionów Polaków. Słyszę od Ukraińców tam na wschodzie Ukrainy, na tych dzikich polach, jak mawiał Jan Paweł II, nasz święty, nazywając Zaporoże i te stepy ciągnące się po tamtym terenie, że to są dzikie pola, z stwierdzenia Sienkiewicza. I że tam na tych terenach tak pięknie Kościół pokazuje swoją miłość i zatroskanie o zbawienie każdego człowieka, ale też i o pomoc na ziemi w tej formie, w jakiej ludzie potrzebują. I wielkie podziękowanie Polsce za otwarte domy, otwarte serca. Tyle pięknych słów, bo ja jestem na Ukrainie 31 lat. Teraz słyszę w tym roku tyle pięknych słów pod adresem Polski, że za te 31 lat tak pięknych opowieści nie słyszałem, kiedy mówią, jak to Polacy nas kochają, jak to Polacy nas przyjmują, jak Polacy pootwierali swoje domy, ażebyśmy mogli tutaj przetrwać ten najtrudniejszy czas. I za to pragnę się pokłonić wszystkim moim rodakom. Jestem dumny, że jestem polskim kapłanem.
że pochodzę z Polski, że ludzie patrząc na mnie mówią, on jest z Polski, a Polska tak nam pomaga. I wyraża też pięknie tę wdzięczność pan prezydent Zełenski, który na każdym kroku podkreśla, że nikt tak jak Polska nie stanął przy Ukrainie w tych najtrudniejszych dniach, które przeżywamy. Czeka nas zima, nie wiemy jaka będzie, nie wiemy ile potrwa ta wojna, kiedy się skończy, jak się skończy. Też pewnie dużo zależy od tego, jak Zachód pomoże Ukrainie, jak Zachód, na ile Zachód weźmie przykład z Polski, w tej solidarności i pomocy okazanej przez moich rodaków. Jak Zachód, Niemcy, Francja, inne kraje Zachodu razem z Ameryką, z Wielką Brytanią, z Polską pomogą mocno Ukrainie, to wojnę możemy wygrać szybko. Ale tylko Bóg wie, co będzie. Prosimy o modlitwę. Dziękujemy za kapłanów, siostry zakonne. Najpiękniejsze, co Polska podarowała Ukrainie i światu, to właśnie powołania kapłańskie i zakonne, które teraz ratują ducha narodu ukraińskiego, a i nie tylko ukraińskiego, ale i na całym świecie. Dziękuję. Prosimy o modlitwę. Prosimy o wsparcie, którego będziemy potrzebować w czasie zimy coraz to więcej, bo te wielkie, milionowe miasta jak Charków, Dnipro, Zaporizja i inne miasta, jeżeli zostaną bez gazu, bez prądu, to będzie nam przezimować bardzo trudno. Dziękuję, niech Bóg błogosławi Polskę, niech Bóg błogosławi wszystkich ludzi dobrej woli, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.